wciąż mało się znamy. Dziękuję wam, że choć jestem spoza was, przez minione prawie półtora roku nie daliście nigdy mi odczuć, że jestem obcy. Tak jak o to prosiłem już wielokrotnie, proszę i teraz, byśmy nie zachowywali się wobec siebie jak w teatrze kukiełek. By jak najwięcej w naszych relacjach było rozmowy, a nie mowy. Spotkania, a nie udawania. Jasne, że nie da się każdemu dogodzić. Zresztą nie o dogadzanie tu przecież chodzi. Bądźmy jednak wobec siebie szczerzy. Razem szukajmy odpowiedzi na tak wiele pytań zaczynających się od słowa jak, które ostatecznie sprowadzają się do tego najważniejszego. Jak zapewnić skuteczne działanie Kościoła w archidiecezji tu i teraz? Dziś, kiedy z woli papieża Franciszka wprowadzany jest na katedrę siódmy z kolei biskup katowicki, pozostaje mi życzyć, aby przez posługę arcybiskupa Adriana spełniała się w tym miejscu i w każdym kościele archidiecezji treść modlitwy odmawianej przez biskupa podczas poświęcenia kościoła. Niech tutaj zdroje łask zmywają ludzkie winy. Niech wierni zgromadzeni dookoła ołtarza sprawują pamiątkę Paschy i posilają się przy stole słowa i ciała pańskiego. Niestety z wielkiego projektu posoborowej wiosny kościoła dziś zostało niewiele. Stało się tak głównie z powodu utraty zaufania do naszej wspólnoty i to ze strony wielu ludzi, także, a nawet przede wszystkim tych, którzy byli w jej wnętrzu. Ta utrata zaufania spowodowana została w dużej mierze naszymi duchownych grzechami. Od zawsze ludzie świeccy boleli przede wszystkim nad trzema z nich. Rozwiązłością, pazernością i hipokryzją. Choć nie zawsze o swym bólu mówili. Dziś już mówią.